Cześć, cześć, cześć. Któż nam się tu pojawi w ogóle? Witam, witam. Cześć, Anna. Ktoś tu jest w ogóle? O 4 w nocy siedzicie? Bo u nas nie ma 4 w nocy, ale u was jest. Jaki kraj? O, czyli będziemy mieć dzisiaj nowych widzów. No bo jaki kraj? Ja? Stany. A ty? Jaki? Znaczy ja normalnie Polska, ale teraz Stany. Tak na chwilę wyjątkowo. Na wakacjach jestem. A potem się zobaczy. Fala dzisiaj większa na oceanie. Zaraz będzie ładny zachód słońca. Fala dzisiaj taki całkiem konkrecik. Kurczę, może się wykąpać w tym morzu. Posurfować trochę. Polska, Marsel Polska. Która jest u ciebie godzina? Cześć Wojtek, 19:25. Wczoraj, znaczy wy już macie środę, nie? A my jeszcze mamy tutaj wtorek. Jak? Polecasz Stany? Czy ja polecam Stany? Popatrzmy sobie na surferów. Wow, ile tutaj surferów dzisiaj. Po raz pierwszy w życiu będę widział prawdziwych surferów. Ciężko powiedzieć, czy ja polecam Stany. To nie dla każdego. Która jest u ciebie godzina? U mnie jest godzina 19:25. Zastanawiam się, jak to jest, że na przykład TikTok mnie teraz nie proponuje komuś po angielsku. Maybe if I try to speak English, I will get some viewers from the US or some other countries. Because czy w Stanach jest lepiej niż w Polsce? Hang up Spanish. Chciałbyś się przeprowadzić do Stanów z Majką? Jest to możliwe? Cześć, Sonia Black. A, czyli mój widz. Wiesz co? Nie wiem, też ciężko powiedzieć. To znaczy, to jest tak, że w Stanach, jeżeli jesteś w stanie... Wow, surfuje popaczek taki mały. Tam, na fali. Jeżeli jesteś w stanie zarabiać... Cześć, Jadziu. Cały czas śpimy w tym samym miejscu. Jadziu, a ty już wstałaś, rozumiem. Nie możesz dospać? Nie możesz dospać, Jadziu? U nas jeszcze czekamy na przepiękny zachód słońca nad oceanem. I dzisiaj jest większa fala i oglądamy sobie surferów. Ale fale z kosmos dzisiaj. Nawet... Ale boję się wejść do tego morza. Boję się trochę wejść do tego morza, że mnie poobija. Śpimy tam, gdzie wczoraj spaliśmy. Czyli... Dokładnie tam, z którego robiłem dzisiaj, w tym samym miejscu, w którym robiłem dzisiaj rannego live'a. Ojej, mam nadzieję, że mi zaraz nie zerwie połączenia. Nie, to muszę wejść z powrotem wyżej, bo przecież zaraz mi zerwie połączenie i powiecie, że nie ma. Jeszcze spać nie poszłam. Juleczka, ja jeszcze spać nie poszłam. Juleczka, a powiedz mi, co to jest w ogóle za awatar? Bo ja widziałem, że bardzo wiele osób na TikToku używa tego pana z brodą jako swoje zdjęcie profilowe. I wytłumacz mi, o co tutaj kaman, bo może mi to wytłumaczysz. Jak to się dzieje, że ten gościu z brodą stał... I co to w ogóle za facet? Przepraszam za głupie pytanie, jeżeli on jest głupie. I o co tutaj chodzi? Poczekajcie, biseks. Ten facet to jest biseks? Czy niby ja jestem biseks, czy o co chodzi? Juleczka ma takiego faceta z brodą. To Wojtek Gola. Kto to jest Wojtek Gola? Czy będziecie w Nowym Jorku? Tak, Gosia, na pewno będziemy w Nowym Jorku. To znaczy na 99% będziemy w Nowym Jorku. Who the hell is Wojtek Gola? Dobra, słuchajcie, może mi zerwie trochę. Hej. Może mi trochę zerwie, ale zejdę teraz, bo naprawdę... Niesamowite rzeczy się tutaj dzieją do oglądania, dużo fajniejsze niż ja i ten, nie ten facet, ale kto to jest, kto,
Ale kto to jest ten Wojdzieją do oglądania? Dużo fajniejsze niż ja i ten. Nie ten facet, ale kto to jest. Kto to jest ten Wojtek Gola? Wchodzę na plażę. Mam nadzieję, że nie zerwie połączenia. Czyści, proszę. Bo tu naprawdę jest prawdziwy czas surferów, słuchajcie. Prawdziwy czas surferów. Zaraz wam pokażę. Taki influencer, aha, to jest taki influencer. To dlaczego ja go nie znam? No ale jest konkret, ja jestem w takich normalnych surferach, ale chcę wam pokazać jakiegoś prawdziwego surfera, bo tu naprawdę są surferzy i surfują. Więc pokażę wam bardziej ten. To jest włodarz Fame MMA. Okej. No Fame MMA to bardzo popularny musi być. Znaczy, no jest bardzo popularny. Są rekiny? Nie ma, ale też jest zajebiście. To znaczy, może są. Może są, ale są też surferzy. Młodzi chłopcy na deskach. Jak to robi? O kurczę, zaraz mnie to zaatakuje pan ocean. Patrzcie to. Nie? Okej. Niezłe, nie? Woda zimna, ja się nie próbowałem. Znaczy, dzisiaj rano wchodziłem do tej wody i wydawała się mega ciepła. O, teraz przypływ jest. Przypływ jest. Tutaj zobaczymy tego chłopaka. Pokażę. Będzie surfować czy nie? Wow. Dobra, przełączamy na drugą kamerę. Przełączam na drugą kamerę i będziemy sobie oglądać surferów, dobra? No, i co? Dobra, niezłe. Ciekawe, jak ten algorytm działa. Czy na podstawie IP, czy na podstawie czego? Która godzina u pana? U mnie jest godzina 19:32. Jestem w Kalifornii. I oglądam sobie surferów prawdziwych. Ale coś nie chcą surfować. Wow, a teraz taka pani idzie z ślicznymi bryskami. Chyba czekają na jakąś fajną falę. Ci surferzy. I ta fala chyba nie jest fajna. To znaczy na razie chyba nie ma nic fajnego. Ewidentnie na coś czekają. Pewnie jest tak, że oni wiedzą, że zaraz przypłynie jakaś większa fala i coś się będzie działo. No fale są takie dużo większe niż wczoraj, ale być może to jeszcze nie jest to, co jest niezbędne do tego, żeby surfer mógł być surferem. To raczej nie w Polsce, raczej nie. To jest Kalifornia. O, idzie taka większa fala. Czekajcie. Idzie. Będzie płynąć? Będzie? A, nie, odpuścili. Ale zaczynają się takie większe. Oni wiedzą, co się tutaj...
O kurczę, a mnie tutaj coraz bardziej, zaraz mnie podmyje. O, uwaga, uwaga. Tak, leci. Są gdzieś ratownicy? Nie, tutaj nie ma ratowników, bo tu jest taka dzika plaża trochę. Ale... ale ten, więc tutaj nie ma ratowników. Co chciałaś, albo chciałeś... A dlaczego mówisz, że szpaju? Nie wiem, chyba się tutaj... Zaraz zgaśnie światło i się nie doczekamy tych... W Polsce słońce wstaje. Jaka temperatura wody? Wiesz co, nie wiem, ale dzisiaj rano moczyłem nogi w tej wodzie i była bardzo ciepła. A patrzcie, tam w ogóle jest taka wysepka jeszcze. Tu jest w ogóle pod względem takiego widoku morskiego. To jest chyba najlepsze, co można sobie wyobrazić, bo właściwie macie bezkresny ocean, ale jednak na tym bezkresnym oceanie, jak jest ładna pogoda, to się jeszcze taka wyspa pojawia. I to jest super ten. U was się robi jasno, nie, u nas się robi ciemno dopiero. My jeszcze mamy ten. Jeszcze mamy wtorek. I dzisiaj jest mój ostatni wieczór tutaj w Laguna Beach. Ostatni wieczór w Laguna Beach i... No, dalej chłopie, lecisz. Oni coś tu wiedzą więcej. Odwiedzisz Alcatraz, a tu jest gdzieś w Kalifornii. Byliśmy wczoraj w tym, w Escape Roomie, na takim pokoju pod tytułem Ucieczka z więzienia i to było właśnie w Alcatraz niby. Takie symulowane. Coś ten chłopak chyba za młody, nie ma doświadczenia w byciu surferem. Dopiero zaczyna swoją przygodę. A tutaj też nic. O, tutaj idzie ten idzie, a? Wow, ale mnie tutaj prawie podmyło. Powiem wam, normalnie fala coraz większa. Za chwilę się będzie działo. Nie San Francisco, Laguna Beach. Aha. Laguna Beach. Wow. Elegancio. To było dobre. To było niezłe. Tak, jest przypływ. Jest przypływ i oni wiedzą o tym, że jest przypływ, bo widzę, że jest ich całkiem sporo i naprawdę niektórzy są całkiem ogarnięci w te klocki. No. No dobra, to nic, robi się ciemno, kończę już część surferową. O. O, idzie fala, już się tutaj wszyscy nagrzewają, fala idzie, poczekajcie. Patrzcie, co się dzieje, już jest. Wow. Ale idzie następna. Też nie zdążyli. I tak to sobie tutaj młodzież
U nas młodzież idzie na Orlika wieczorem, a oni sobie tutaj... Cześć, Daniel. A oni sobie przyszli posurfować na wieczór. Jutro do szkoły idą, nie, pojutrze. Pojutrze jest rozpoczęcie roku szkolnego tutaj, w high school. To jeszcze ostatnia szansa, żeby sobie trochę złapać falę. A ja zaraz złapię przemoczone nogi. Kurczę, aż miło, prawda? Pewnie, że tak. Ale czekamy na jakąś tutaj dużą falę. Przed chwilą były dwie fajne, ale troszeczkę tutaj nie wykorzystali. Dzięki za prezencik. O, mamy to. Albo nie. Idzie następna duża. O kurczę, wow. Ale teraz chyba jest już taki maksymalny przypływ. Dzięki, Tomasz, Tomi. Dzięki, Daniel, za różyczkę. Dzięki, Milena, za różyczkę. Dobra, już chyba za ciemno powoli na tych surferów. Może zostanie Kasper w high school, pamiętam, że chciał. Szymi, gdzie mnie wywiało? Cześć, Milena. Dobra, przełączam kamerę. Gdzie mnie wywiało? A! Tak się z Kacperkiem szlejamy trochę. Mama zajęła się bajką, to żeśmy sobie z Kacperkiem nad morze skoczyli. A żeby nie było za biednie, to skoczyliśmy do Kalifornii. Hashtag jebać biedę. Elegancko, no. Chciałem, żeby zabrzmiało nonszalancko, ale tak, to mój pierwszy raz nad oceanem spokojnym i pierwszy raz w Kalifornii i gdzieś tam drugi raz w Stanach. Ale... No, ale jest fajnie. Słuchajcie, taką ciekawostkę wam powiem. Zgadnijcie, ile mogą kosztować tutaj takie chatki. Jak ktoś tu ma taki domek, na przykład, taki, wiecie, nie, nawet nie za fajny, to ile taki dom według was może kosztować? Aż tak, bawcie się dobrze. Bo właśnie rano mówiłem coś o cenach, ale zmieniam zdanie, bo kumpel mi powiedział coś o cenach więcej. I ten. Kumpel powiedział mi coś więcej o cenach. No takie domy po 10 milionów dolców chodzą. Armody, jedziesz. Jedziesz. No. Jakoś tam poszło. Ty zaraz przy wodzie. Z widokiem na tym to minimum 10 milionów dolarów tutaj kosztują. I od tego musisz zapłacić 1%. Podatku od nieruchomości. Zobaczymy, chłopak będzie jeszcze surfował. Moment, za moment, albo nie, albo tak. Tak w wieku Kacpra jest mniej więcej. Widok na ocean musi kosztować. No takie, tutaj wszyscy prawie mają widok na ocean, ci na tych górkach też, no ale ci jeszcze mają bezpośrednio wyjście na plażę, więc jest to taki dodatkowy plusik.
drogo, nie ma co. No tak, no kurczę, jak masz taki dom za 10 milionów dolarów, to samego podatku płacisz 100 tysięcy dolarów rocznie. Nie mówiąc o innych podatkach, podatku od nieruchomości. Więc to jest naprawdę dla bardzo bogatych ludzi, ale chyba jest tak, że w Stanach jest bardzo dużo bardzo bogatych ludzi. Więc chyba nie ma problemu. Wow, tutaj naprawdę, tak jak patrzę, jak się ludzie tutaj kąpią, to można sobie zrobić kuku. Można sobie zrobić kuku, poważne. Dalej, no, ty już jedziesz. Jedziesz, albo nie, albo jedziesz, albo tak, albo nie, albo tak, albo nie. No. On się dopiero uczy. Ale nie najgorzej. No, więc za chwilę się stąd zawijamy. Niestety, bo przepiękne miejsce. My tutaj śpimy w tym hotelu, więc ja mogę sobie teoretycznie tutaj po tych schodach białych sobie wejść na samą górę. Aha. Się chłopak jeszcze ten. Ocean coraz bardziej agresywny. Coraz bardziej agresywny. A i patrzcie, chłopcu zabrało deskę. A nie, już mu oddał deskę pan Ocean. Wow, a mi zaraz buty zabierze. No a słońce już sobie zaszło. Mieliśmy piękny zachód słońca nad oceanem. Jaka cena? Ale jaka cena czego? O której rano wyruszyliście? Wiesz co, wyruszyliśmy gdzieś tak o 8:30 rano. Byliśmy w najlepszym podobno w San Diego takim Ocean Park, Sea Ocean World, czy coś takiego, że podobno najlepsze roller coastery, jakie można sobie policzyć. Aha, jaka cena hotelu? Wiesz co, 1000 zł za dobę. Że można sobie... No, byliśmy w najlepszym takim parku rozrywki z delfinami, ze wszystkim, z rollercoasterami. I powiem wam, że nasza Energylandia, jeżeli chodzi o rollercoastery, to zjada ich na śniadanie. Poza tym, no jest tak, że mają dwie orki schowane gdzieś tam w jakimś takim małym basenie, 6 delfinów i 2 żółwie. A roller coaster to mają właściwie jeden taki, więc Kacperek, mój synek, który ten, no przejechał się na tym roller coasterze. Co to za kraj? No strzelaj. Johnny's Boy. Strzelaj, co to za kraj. Poznasz po piasku. Johnny's Boy, strzelaj, co to za kraj. USA. No dobra, trafiony, zatopiony. Tak, to jest... Jestem teraz w Laguna Beach w Kalifornii, nad oceanem. Co to jest? Mam nadzieję... Uwaga! Szybko wejdę po schodach, żeby nie stracić zasięgu. Kurczę, mam nadzieję, że nie kradną mojego pożyczonego od kumpla BMW X7. O, pokażę wam. Kumpel mi pożyczył furę, bo przyjechałem tutaj pierwsze 2-3 dni. Właściwie 3 dni pomógł mi tutaj taki kolega, który tu jest od 8 lat. I mi tak tutaj załatwił ten hotel. To znaczy mnie tutaj przywiózł, w ogóle pokazał mi tą miejscowość, on tutaj mieszka. Byliśmy z nim wczoraj w San Francisco z jego synem. Ma syna o rok młodszego ode mnie, notabene Ukrainiec. I pożyczył mi furę, żebym się kopsnął do San Diego.
to pożyczył mi samochód. No i ma ten samochód mi jeszcze pożyczyć, żebym się kopsnął tym samochodem do Las Vegas. No i ten samochód, jaki mi pożyczył, to jest... Zaraz wam pokażę, jaki mi pożyczył samochód. I zastanawiam się, czy to otarcie na drzwiach to już było, czy to my. Bo jak to my, to mam nerkę na sprzedaż. Swoją. Bo mam dwie, po co mi dwie podobno, jedna w zupełności wystarczy. Patrzcie, ludzie sobie tutaj przyjeżdżają, sobie parkują. Normalnie. Mam nadzieję, że sobie wyjadą. A ja się bujam tym. Tym oto prześlicznym BMW. Ale nie mam teraz kluczyków. Żeby nie było lipy. Ci, co się znają, to silnik jak to w Stanach. 4,4 litra. Wszystko mające BMW. Po raz pierwszy w życiu siedziałem w BMW X7. No i od razu dał mi go po prostu, tak mi dał mi kluczyki. Mówię, dobra, to jedźcie sobie teraz do San Diego. No to pojechaliśmy. No czuć pieniądz. No tak, tak jak pogadałem teraz z tym kolegą, to chyba w międzyczasie został milionerem. Kupił sobie chatę za 3 miliony dolców. Ale nie wiem, czy na kredyt, nie pytam. Ale... W automacie. Jadzie się pyta, czy on jest w automacie. Jadziu, słońce. Czy on jest w automacie? Jasiu, to możesz, Jadziu, możesz zapytać, czy na przykład jak ma masaże, to czy ma z kamieni na przykład, czy tylko pompowane. Ale nie pytaj, czy on jest w automacie. Ładna ta bajka. A co? Bajciucha, a ty uważasz, że ja ściemniam. Ja, Paju, ściemniam. Ja, kurczę, no chyba nie jesteś na moich live'ach. Ja zawsze mówię prawdę. O, a ten Apple Watch mi mówi, że straciliśmy połączenie z urządzeniem... Bajciucha mówi, że niestety, ale że niestety, że ściemniam? Naprawdę? Bajciucha, kurczę. Ja cię powiedz, że ja nie ściemniam. Załóż się, że nie potrafisz powiedzieć mojego niku 10 razy. Wygrałaś, nie potrafię powiedzieć nawet raz, więc jakby wygrałaś. Zwykłej koleżance nie pożyczyłabym takiej fury. No słuchajcie, no ludzie mają tutaj trochę inne podejście do różnych spraw, no. A teraz przenieś się na Kamczatkę. Są takie, poczekaj, a teraz przenieś się na Kamczatkę, są takie tła. Aha, czyli że teraz jest tak, że to jest niby tło, że ja w ogóle, że to jest tło, uważacie? Że to nie jest tak, że jestem teraz nad oceanem, tak? I że to jest w ogóle ściema i w ogóle są takie tła, że... Naprawdę? Poważnie? No nie, no. Tnie. Nie? Dobra, to idziemy na miasto. To chodźcie, idziemy się, chcecie się przejść, chcecie zrobić spacer po Laguna Beach, przefajny, póki jeszcze nie zrobiło się zupełnie ciemno, bo to będzie lepsze połączenie. Zrobimy sobie spacer po Laguna Beach. Patrzcie, jakie mam zajeboskie to tło. Specjalnie kupiłem za $22 tło pod tytułem parking. Pod tytułem parking podziemny. Zerwiliście z drzewa. Dobra, rwaliście z drzewa. Ale fajne tło. Ten TikTok to normalnie, ale poszedł. Co jeszcze byś chciała? Naprawdę nie wierzyliście mi? Słuchajcie, to widzę, że nie oglądacie mojego kanału. W takim razie dajcie mi obserwację. Ja zawsze mówię prawdę. Kiedy mieliśmy 4 tygodnie temu live'a, to mówię teraz do nowych. Z mojego lotu na orbitę, gdzie siedziałem obok, pomiędzy Elonem Muskiem i Markiem Zuckerbergiem, to też nie była żadna ściema. Elon nas zabrał. I mówi, będzie kolega. Ja mówię, dobra, może być kolega, przecież nie będę dyskutował z Elonem Muskiem. Ale patrzę, to ten gość od Facebooka. Mówię, dobra, to już w ogóle nie dyskutowałem. Jestem skromny.
Dobra, to mamy teraz ten. Co jeszcze mam zrobić? Wpaść pod samochód? Żebyście zobaczyli, jakie fajne tło. A gdzie córkę masz? Córka została z mamą. Patrzcie, tak wygląda tutaj ulica. Lokalna córka została z mamą. Mama się będzie zajmowała cały miesiąc. Cały sierpień się zajmuje Majeczką. Ja wykorzystałem tą okazję i wziąłem mojego jednego z moich synów i skoczyliśmy sobie właśnie odwiedzić tutaj tego mojego kolegę do Stanów i jednocześnie coś tam no pozwiedzamy, bo będziemy tutaj tylko 3 dni, a potem już zostawiamy tego kolegę i lecimy dalej. Córka w Bemie siedzi. Która tam godzina? 19.55. O, 19.55 i zobaczyłem teraz, patrząc na godzinę, że mamy tylko 5,5 tysiąca tapnięć. No nie, no nie może tak być, słuchajcie, nie może tak być. Ja wiem, że u was może być wcześniej. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że są pewne okoliczności, no ale chociaż 10 tysięcy. Chociaż 10 tysięcy, jest was prawie 200 osób. Szanujmy się. Ktoś wejdzie, patrzy, upaja 5 tysięcy. No zawsze mogą pomyśleć, że dopiero wszedłem, ale ten. Bo u nas piąta. U nas 4.55. No wiem, no wiem. Teraz rozumiem, dlaczego ten mój kumpel zawsze tak późno odpisuje i dlaczego Ania Fon tak rzadko siedzi na tym, na TikToku. Bo rzeczywiście jest tak, że ta różnica czasu jest zabójcza. A to gdzie jesteś? Ja jestem w Kalifornii teraz. Jestem w miejscowości Laguna Beach. I powiem wam, że ta miejscowość jest zajeboska. Jest dużo bardziej mi się podoba, jak Los Angeles, bo byłem w Los Angeles. No i ta jest naprawdę fajna. Skoczymy sobie jeszcze raz nad ocean, zobaczmy. Zobaczymy sobie, co jest nad oceanem, dobra? Nie po oczach, człowieku. Albo dobra, świeć mi po oczach, bo robię live'a, to dobrze się być dobrze oświetlonym. Ania jest teraz w Europie, wiem. Gdzie Majka? Majka jest pod Poznaniem ze swoją mamusią. Pokażę wam, jak ładnie widać tą wyspę, co ją nie zawsze widać, ale teraz ją chyba ładnie widać. Patrzcie to. Nie wiem, czy zobaczycie. Patrzcie, nie? Tak się... Czasami tej wyspy nie widać, a czasami ją widać. I teraz właśnie ją widać. A chłopaki gdzie są? Jeden mój syn został pomóc mamie, ten starszy, a ja wziąłem tylko tego młodszego i siedzi sobie teraz w pokoju i sobie coś tam rysuje. O i patrzcie, i tutaj ktoś ma taki domek i teraz patrzcie. No dobra, odwrócę wam kamerę, bo ten kolega mi tutaj wszystko opowiada, co tutaj się dzieje. Patrzcie, wyobraźcie sobie, że macie taki domek, garaż. No, nie wygląda ten domek na nic z takiego... Jakby się zobaczyć. Sorry? Aha. Okay. Taki domek, no nie wygląda na nic fajnego, nie? Powiedzmy. I ten domek kosztuje 40 milionów złotych, jakbyście chcieli sobie coś takiego kupić. Nieźle, nie? A tylko dlatego, że... O, a ten się remontuje teraz, będzie miał remont. To może kurczę, ten jest tańszy, może ten kosztuje tylko... Bo może... Nie, no też ma Ocean View. Może jest tańszy, może ten kosztuje tylko 37 milionów. A na przykład ten będzie kosztował dopiero tam ileś. Teraz ta wyspa się ładnie wychyliła, bo już mamy jeszcze taki zachód słońca. Kiedy Majka wraca do pana? Na początku września. Nie no, ceny tutaj są, no zabójcze są, no tutaj jest kosmos, niewyobrażalne tutaj pieniądze trzeba płacić i ten, a mój kumpel ma dom gdzieś tam na wzgórzu, pokażę wam, bo tam większość ludzi mieszka tam na wzgórzu i tam na wzgórzu jest, mówi o tyle fajniej, że nie ma turystów, bo tutaj my jesteśmy na dole i tutaj wiecie, tutaj się dzieje też całe życie turystyczne, jak ludzie przyjeżdżają, ale tam na wzgórzu mieszkają sobie ci lokalesi.
Bajciucha, ta co nie wierzy. Ta co nie wierzy, że byłem w rakiecie na orbitę z Elonem Muskiem i Markiem Zuckerbergiem. No, mów. Zadaj kolejny cios w moją kruchą, wrażliwą psychikę i pokaż mi kolejny brak zaufania. Czy kupił pan tutaj nieruchomość? Przeanalizowałem swoje wydatki, swoje finanse i stać mnie mniej więcej na pół stopnia tutaj. I tak, kurczę, próbowałem rozplanować jakoś meble. Mówię, cię, Majka musi mieć pokój i no walka, gdzieś by trzeba ugotować. I kurczę, jakbym tego nie rozkładał, to nie idzie wszystkiego zmieścić, więc na razie nie, na razie rezygnuję. Ale ze spokojem. Może kiedyś, może dotknie ich jakiś głęboki kryzys, będzie jakieś wielkie tsunami i ceny spadną o 98%. Cześć Marzena. I ceny spadną o 99%, to wtedy jestem czujny. To wtedy siedzę na gotówce, jak ceny spadną o 99%. Ale na razie nie spadły. I raczej się nie zapowiada, bo cały czas ten. To jest w ogóle taka miejscowość, gdzie podobno kiedyś mieszkali hipisi. Z czasem kupisz sobie komplet schodów. Nie masz. Cześć Marzena, cześć. Marzena już z pracy czy do pracy? Z pracy, nie? Czy do pracy? Czy można z psem do restauracji wchodzić? Ja nie wiem, czy oni tutaj wpuszczają zwierzęta do restauracji. Chyba tak. Pani tutaj wszystko na kredyt się bierze, więc się nie zastanawia. Tak? A Marzena, ty jesteś tutaj stąd? A Kalifornia, no tak. W Polsce już pierwszy brzask. No nie, nie wykąpię się w oceanie. Wiesz, jakoś tak, że nie wykąpię się w oceanie, bo jestem tchórzem. Bo po prostu widzę... Znaczy, wiecie co, miałem kiedyś taką akcję, że miałem przyjemność spędzić chwilę dosłownie, naprawdę chwilę. I nie w sensie chwilę tydzień, tylko chwilę w sensie godzinę na takiej wysepce na Karaibach, na takiej też przy oceanie, od strony oceanu, nie od strony Zatoki Karaibskiej. I wiem, co taki ocean może zrobić, że po prostu to jest tak silna woda, że... Nie, no pewnie tutaj nie jest aż tak źle, ale normalnie duże kamienie, bardzo duże kamienie latają jak piłeczki w totalizatorze sportowym, tam w tej maszynie do losowania. I patrzcie, tu w ogóle jak się tak popatrzy, to w ogóle nie jest tak jakoś bogato. Jakby tak od tej strony spojrzeć, to takie są średnie tutaj te... Ten. O, tutaj jest taki autobus lokalny. Tutaj jeździ coś takiego po Laguna Beach i każdy może sobie tym za darmo jeździć. Taki autobusik. A tak serio, chciałbyś tam mieszkać? Bajciucha, wiesz co? Kurczę, nie wiem jeszcze. Znaczy, no inaczej. Musiałbym, gdybym miał 10 milionów dolarów, gdybym miał 10 milionów dolarów, to bym się zaczął zastanawiać, ale na razie nie mam 10 milionów dolarów i w związku z tym się nie zastanawiam. I w ogóle naprawdę nad tym nie myślałem. Muszę sobie to wszystko w głowie poustawiać. To jest mój pierwszy raz, kiedy tutaj przyjechałem. Mam bardzo dużo takiej perspektywy. Pamiętam też, gdzie ten mój kumpel był kiedyś. Wiem, że być może gdybym się tutaj znalazł w Stanach, to byłbym w stanie zarobić dobre pieniądze. Ale żeby zarobić dobre pieniądze, to też musiałbym pracować. A ja nie mam czasu na pracę, bo głównie Majka. Więc tutaj jest taki problem. Też jest tak, że troszkę też Stany mają też swoją ciemną stronę, taką przerażającą. Byliśmy dzisiaj z Kacperkiem. Byli? W San Diego. I znowu widziałem, wiecie, tych bezdomnych. I to są takie widoki, że czegoś takiego w Polsce nigdy nie widziałem. Kilka takich widoków tylko dzisiaj. I to są takie widoki naprawdę, że sobie zastanawiasz się,
Ojej. Więc no to jest taki kraj, gdzie nie ma zmiłuj, nie ma zmiłuj. Jak masz pieniądze, to jest mega fajnie. Ale jak nie masz pieniędzy, to nie ma zmiłuj. I w sytuacji, w której nie do końca masz możliwość gdzieś tam zarabiania pieniędzy, bo nie masz po prostu na to czasu. Jeszcze jest tak, że ten babcia mówiła, że wszędzie jest chleb o dwóch skórkach. Babcia mówiła, że wszędzie jest chleb o dwóch skórkach. Rozwiń myśl. Ale fajnie do robienia live'ów te światła od samochodów. Fajne warunki są. Trzeba pracować. No tak, no trzeba pracować i... No i w ogóle z pracą nie ma problemu. Z pracą nie ma problemu, bo wszędzie jest napisane, że szukamy pracowników. I z tego, co mi też ten kolega mówił, to co chwilę podwyższają płacę minimalną. Teraz jest 20 dolców już, a za chwilę ma być znowu więcej. Lecę, tu jest we wrześniu, w połowie września do NL. Nie wiem, co to jest NL. Czego się bać? Niczego się, Kacper. Nigdy się niczego nie bój, Kacper. Ale jedziesz na chwilę, czy do pracy, czy na stałe? Ale ogólnie, Kacper, nigdy niczego się nie bój. Pamiętaj, że strach to jest coś takiego, rozpoznaj coś takiego, że strach to jest energia, która po prostu albo jest, bo chcesz, żeby była, albo jej nie ma. A i dopiero potem, jak ona jest, to zaczynasz opowiadać sobie historię dlaczego. Ale nie wpuszczaj nigdy strachu, bo szkoda życia na to, żeby wpuszczać strach do siebie. Ja wiem, że to jest takie pieprzenie, bo on czasem przychodzi i zostaje, ale to nic. I tak trzeba go próbować. To nie jest ta Ameryka, co była 10 lat temu. Wszystko tak podrażało, że szok. Marzena, a powiedz, tutaj jesteś na stałe w Ameryce? Powiedz coś więcej. Drogi był bilet do USA. Wiesz co, no ja trochę słabo to ogarnąłem, więc był relatywnie drogi. Wiem, że można to było ogarnąć dużo taniej, ale ja ogarnąłem to tak słabo. I ten, tak. Ale powiedz, Marzena, a brałabyś pod uwagę to, żeby kiedykolwiek wrócić do Polski jednak? Chodzi na przykład stację benzynową. Mieszkam 30 lat w New York. A. Seta i Galareta. New Jersey, sorry. Lecę na jakiś miesiąc plus. No będę w New Jersey. Czy New Jersey, nie wiem, jak to się mówi. Będę tam za tydzień. No nie wiem, czego się bać, szczerze mówiąc. Nie jest tak kolorowe, jak myślicie. No to podyskutujmy. Zróbmy sobie takiego live'ika. To jak jest w takim razie? Ja będę czytał, żeby to zostało na tym. Wyglądasz jak gąciarz. Ja wyglądam jak gąciarz, ale też mówili mi, że jak Bill Gates, to już jest bardziej nobilitujące. I jeszcze kilka innych fajnych osób, bo ja mam taką twarz, że z twarzy podobny jestem do bardzo wielu osób. Mam po prostu bardzo taką powszechną twarz. Tak bym to nazwał. Zaraz pokażę wam jeszcze przepiękny zachód słońca. O parę dni w USA już zaczyna akcentować. Tak? Naprawdę? Zacząłem akcentować? Nie wydaje mi się, ale... Ale jest tak, że widzę, że parę dni w USA i strasznie mi się poprawia angielski, że z każdym dniem mam takie wrażenie, że angielski mi katapultuje się do góry. Ale być może to tylko wrażenie. Jeszcze troszkę takiego vibe'u. Ja już nie bał, że mówić po polsku języka. Przychodzi gość, oddaję gościu klucze w hotelu. Zasłałe łóżko. To bardzo dobrze, nie bardzo. D-
dygam, że na lotnisku coś pomyślę i na przesiadce wsiądę gdzieś, gdzie nie trzeba i nie polecę, gdzie trzeba. Ojej, kurczę, no to Kacper, to ty... A ile masz lat, Kacper? Masz takie rozkminy. Kacper, słuchaj, dwa tygodnie przed lotem odstawiasz wszystko, nie? Co najwyżej kawa zostaje, Kacper? Koncentracja. Dobra, Kacper, to pierwsza rzecz. W New Jersey niestety jest tak, że nie masz tego. Nie masz legalnego jarania. To jest tylko w Kalifornii. Więc już lepiej odstaw dwa tygodnie przed lotem. To też pomoże tobie po prostu najnormalniej w świecie, chłopie, dolecieć do tego New Jersey, a nie na przykład do Oslo tylko. Albo nie daj Boże do Moskwy, bo to się może też zdarzyć. Kacper, góra. Koniec języka za przewodnika. Najwyżej zamiast New Jersey. No i właściwie tyle, Kacper. A tak to ogólnie będzie dobrze. Po prostu zrób sobie przerwę techniczną. Zrób sobie przerwę techniczną, chłopie. I będzie git. Nie strasz, chłopak. A potem wiesz, a potem tam w Kalifornii jest chyba legalne, z tego co czuć w powietrzu i słyszałem. A w New Jersey nie jest, ale pewnie też się da ogarnąć. Nie wiem. Tak, w Nowym Jorku trawa legalna. A, no to Kacper, zobacz. Dwa tygodnie, dolecisz na miejsce i sobie wszystko zrekompensujesz. Więc już się nie martw. Zwłaszcza, że już wydaje się, że masz i tak już takie napady lękowe. Spacerowy terapeuta z BM-ki. To nie jest moja BM-ka, kolega mi pożyczył. Bezdomny mi dał. Ale za to X7. No dobra, więc jak widzicie, słońce powoli zachodzi. Kupen, więc chyba mogę sobie powiedzieć, że to jest piękne. Everything, the store. Znaczy, ja nie wiem jak takie coś, jak takie sklepy mogą się tutaj utrzymać. Nie ten. Nie kumam tego, jak oni to ekonomicznie spinają, żeby sprzedać jedną sukienkę czy trzy sukienki dziennie za $19, a może nawet bardzo, tylko chyba to jest taki Van Gogh trochę lokalny, ale widać tutaj inspirację ewidentnie. Tnie mocno, tak? Mocno tnie? Dobra. Witamy w USA. O, mamy tutaj dużo teraz osób z USA. Dobra, a teraz powiedzcie, czy tnie dalej? Czy dalej tnie? Jestem teraz na głównej ulicy, no i... Oj, i bym się zabił. Napiszcie mi, czy jest ok, czy tnie. Panu Plaza. Nie, no fajnie macie w tych Stanach, fajnie macie. Ci tutaj co tego... Kto? Napiszcie na live'ie. Teraz każdy, ale naprawdę każdy. Nie tam, że tylko ci, co piszą komentarze. Ale każdy, kto jest na stałe, mieszka w Stanach i ogląda teraz tego live'a, napisze, proszę, napiszcie ja. I napiszcie jeszcze, czy tnie bardzo. Czekajcie, a bo rzeczywiście u mnie jest na żółto znowu. Okej. Teraz lepiej, dobra. Bo wiecie, też bez sensu, żebym stał w miejscu, nie? Żebym się... Znaczy, no mogę ostatecznie postać w miejscu, ale ten, nie, już nie tnie. Gdzie pan jest? Laguna Beach na Florydzie. W Kalifornii. Ale jakoś tak słowo Laguna Beach mi tak pasuje bardziej do Florydy. Ale nie, to jest Kalifornia. Ja. Gosia jest na stałe w Stanach. Proszę. Desert Polka jest. Aneta. Podłoga ta jest. I koniec. Czyli mamy tylko trzy osoby z USA. Czyli reszta to są Polacy, ranne ptaszki. Znaczy nie tylko, znaczy Polacy w Polsce, nie licząc Daniela, który jest Polakiem na obczyźnie, ale nie w Stanach, blisko. A my jesteśmy na Laguna Avenue, nie wiem czy to widać, poczekajcie czy to się tutaj da zobaczyć, albo tak, jak zobaczymy.
takie duże fury tu mają. Powiem wam, że jak na godzinę, a nie, bo to jest dopiero 20. Ja tak chciałem powiedzieć, że jak na godzinę 22 to całkiem spory ruch. Tylko jednak skumałem, że przecież to jest ten. Że przecież to jest dopiero 20.15. A, jeszcze mogę iść. Aha. Mister Magbol, nie odrzucam połączenie. Nie widać. Wiem, no nie widać, jest taki ten. Czy jeszcze chcę coś zjeść? No, tej porze nie powinienem nic jeść. Byliśmy z Kacperkiem w tym. Gdzie tam byliśmy? Ciągle zapominam tej nazwy. Gdzie ja byłem? No w każdym razie w tym mieście, co w nim byliśmy, kurczę, już zmęczenie mi się narzuca, to byliśmy w KFC, bo Kacper chciał zobaczyć. Głosujcie proszę. O, jest ankieta. Poczekajcie, gdzie jest ankieta? Szybka ankieta. Ankieta tekstowa. Jaka jest ankieta? Czy kto jest ze Stanów? Ja. Okej. Okay. Dwie osoby są ze Stanów już. A nie. 6 głosów. Gdzie tutaj? Gdzie oni tutaj kupują tą tak zwaną marihuaninę? No jednak większość osób nie jest ze Stanów. Ale no mamy tą Polonię tutaj w Stanach. Dosyć rozbudowaną. Jest dosyć dużo ludzi. W San Diego byłem, tak, no w San Diego. I byliśmy w KFC w San Diego byłem, tak, no w San Diego. I byliśmy w KFC w San Diego byłem, tak, no w San Diego. I byliśmy w KFC w San Diego. Zobowiążę, przegram i będę musiał na przykład kupić coś w tym Vape Store i nie daj Bóg. I nie daj Bóg. Niech wąchasz. Z kim jest córka? Z mamą została. Nawąchasz się, to ci starczy. Dobra. No ładny zapaszek. Na pewno medyczna. A nie, to oni tutaj nie mają medyczną. Oni tutaj mają wszystko na legalu. Ale ładne drzewko. Teraz jestem przy głównej plaży w Laguna Beach, takiej plaża miejska. Gosia z NJ, czyli z Nowego Jorku, aha. Bo Nowy Jork to jest tak jak... No będę w tym Nowym Jorku. Planuję w Nowym Jorku być... siema. American Dream? Tak, American Dream. Planuję w Nowym Jorku być... na pewno Manhattan zobaczę. Ale i to muzeum takie, w którym kręcili noc w muzeum. Na pewno Manhattan zobaczę, ale i to muzeum takie, w którym kręcili noc w muzeum. A tak na pewno Manhattan zobaczę, ale i to muzeum takie, w którym kręcili noc w muzeum. A tak to nie. Na pewno Manhattan zobaczę, ale i to muzeum takie, w którym kręcili noc w muzeum. A tak to nie mam więcej pomysłów. Ale i to muzeum takie, w którym kręcili noc w muzeum. A tak to nie mam więcej pomysłów. Idź odpocznij. Nie idę od... ten... Nie szlajaj się po ciemku. Nie, na co ja mam robić, słuchajcie? No ja sobie odpocznę w Polsce, tak? Jestem... No przyjechałem tyle kilometrów. Najprawdopodobniej moja ostatnia noc w Laguna Beach, choć może niekoniecznie. Bo teraz tak sobie myślę, że jak wrócimy z tego Las Vegas, to może jedną noc jeszcze tutaj będę miał. Czy ja się garbię w ogóle? Właśnie tak patrzyłem na tych live'ach, czy ja się w ogóle garbię, czy ja nie powinienem zacząć dbać bardziej o postawę.
A, to nie zajarzyłem. Już troszkę, ale już jestem trochę zmęczony. Kacper powiedział, że się kładzie spać. Ale śliczny, kurczę, czy to jest młody labrador? A nie, to nie jest młody labradorek, ale... A to jest chaszczaczek. Chaszczaczka kiedyś też mieszka... Kiedyś miałem jednego chaszczaczka. Jak gra na pianinie. Co na pianinie? Tutaj, czekaj, baciuga. Myśląc o Stanach, słyszę piosenkę Alicia Keys, New York. Aha. Ta 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 New York. Coś takiego? Ale by mi telefon spadł. Ups. Ma siel kulturowy. W sensie, że no na ulicy widać wszystkie odcienie skóry. Wszystkie narodowości. I to jest fajne. To mi się podoba bardzo. Jak widzicie, za mną jest ocean. A nie, nie widzicie, bo jest ciemno. No dobra, wiecie co, bo już tutaj dosyć nie. O kurczę, co to jest? A jest napisane BMW 320, a brzmi jak ten. Nie mogę się doczekać, kiedy już wszystkie samochody będą elektryczne. Ten hałas silników jest nie do zniesienia.